Gość po ósmej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Jesteśmy na forum europejskim, forum gospodarczym w Łodzi. Uczestnicy tutaj dyskutują o innowacyjności, o nowych technologiach, logistyce. Jak w tym kontekście wypada nasze województwo? Jestem przekonany, że jesteśmy jednym z liderów innowacyjności w skali kraju. Ale myślę, że dyskutujemy tutaj o różnych problemach, bo kwestia gospodarki, jej relacji z nauką, to jest ten rzeczywiście jeden z takich, powiedziałbym, zasadniczych filarów tej dyskusji. Ale oprócz tego mamy także kwestie dotyczące samorządów, relacji pomiędzy samorządami a inwestorami, pomiędzy współpracy pomiędzy rządem a samorządem. Mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, w której brałem udział, w której rozmawialiśmy o doświadczeniach innych samorządów w skali Europy, tak? To już nawet nie mówimy o Polsce, tylko mieliśmy przedstawicieli samorządów z Włoch, Holandii, Węgier, z którymi rozmawialiśmy, pokazując nasze dobre rozwiązania, a także wsłuchując się w to, co dobrego można zrobić w samorządności, co jest robione dobrze w Europie. To są kwestie, wydaje się, też dla nas istotne. Zresztą taki charakter tego forum jest, aby przedstawiać, poznawać wszelkie dobre praktyki, wszelkie dobre działania w różnych zakresach, a tym mianownikiem, który zdecydowanie łączy to wszystko, co tutaj robimy, to jest współpraca właśnie. To jest kwestia współpracy na różnych poziomach pomiędzy różnymi segmentami życia społeczno-gospodarczo-politycznego. Mówił Pan o Polskim Ładzie, o tym, że samorządy, szczególnie z naszego województwa, bo tu praktycznie wszystkie otrzymają te pieniądze. No właśnie, ale są ci, którzy twierdzą, że samorządy raczej stracą niż zyskają. Jakby Pan to ocenił? Znaczy, malkontenctwo polityczne zawsze było, jest i będzie. Ja nie chcę się odnosić do tych dziwnych opinii, które są wygłaszane, ponieważ twardo na papierze widzimy, że każdy samorząd na tym korzysta, do każdego samorządu docierają po prostu konkretne złotówki. To są duże środki, a te rzekome utracone korzyści z tak naprawdę nie do końca wiadomo z czego, no bo ja rozumiem, że można krytykować, że można różne opinie mieć, ale co do kwestii w tym momencie, w której 1 800 000 000 zł trafia do województwa łódzkiego i praktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, każdy samorząd naszego województwa te środki otrzymuje, to poza Wieluniem. To no jest ten, no tak, ale jeżeli ktoś nie dość precyzyjnie nie wypełnił to, co miał, no to trudno się dziwić, że tak to zostało ocenione. No ale tutaj to widzimy, że to nie ma żadnego, bo zarzucano rządowi, że tam jakieś polityczne kryteria stosuje, że daje tam swoim, a nie swoim nie daje. Tutaj widać było, że wszyscy dostali, a Bieluń akurat jest tym samorządem, no, któremu trudno powiedzieć, że ze względów politycznych nie dostał, prawda? Także generalnie biorąc, wszystkie samorządy w naszym województwie na tym bardzo skorzystały. Ja jestem tylko ciekawy, jak będziemy potrafili jako samorządowcy to zagospodarować te środki, ponieważ już za chwilę będzie kolejna edycja, tak, Polskiego Ładu i będziemy musieli kolejne projekty przygotowywać. No, nasze projekty, mówię teraz o projektach samorządu województwa łódzkiego, no, spotkały się z dobrym przyjęciem, bo my walczymy od początku tej kadencji z wykluczeniem komunikacyjnym. To ustawiam na takim podstawowym jakby segmencie, o który chcemy dbać i rozwijać. I te projekty do Polskiego Ładu również w tym zakresie, żeśmy oba projekty, które otrzymują pieniądze, są właśnie z tego jakby w tym segmencie ustawione. To jest zarówno autobusy, jak i 150 km dróg
które będą odnowione, wyremontowane, które praktycznie te środki z Polskiego Ładu w zakresie, jeżeli chodzi o województwo, to trafią do wszystkich gmin. Bo proszę zobaczyć, bo tutaj mamy też tego typu sytuacje. Tak? Mówimy, jakaś gmina X powie, że coś tam za mało dostała, czy za dużo, mi się nie podoba, bo tam gmina sąsiednia dostała więcej. Ale pamiętajmy, że są jeszcze środki, które centralnie przechodzą przez, choćby przez województwo łódzkie, choćby od wojewody, czyli to są rządowe środki na drogi i tak dalej, to suma tych środków, które trafiają do samorządów, to naprawdę no, nikt mi nie powie, że w jakikolwiek sposób samorząd na tym może tracić. Mówimy o pieniądzach rządowych, ale przecież są także samorządowe. Budżet województwa łódzkiego wydaje się, że będzie bardzo wysoki, dlatego że wpływy z tego, co napisano na stronach Urzędu Marszałkowskiego, będą nawet o 100 milionów wyższe. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone? To jest kwestia w tej chwili budżetu i decyzji radnych. Proszę pamiętać, że sejmik dopiero przygotowuje się do przyjęcia budżetu i o tym będziemy pewnie mogli spokojnie rozmawiać po sesji pewnie grudniowej, bo ta będzie sesją budżetową. Stąd też na razie mówimy, że jest dobrze, jeżeli chodzi o ten rok. Prognoza na przyszły rok też pokazuje, że nie powinno być gorzej niż w tym roku, czyli dobrze, bo te wpływy z CIT-u, które są w tym roku, są takimi, które pozwalają nam nawet na nie zadłużanie województwa, które mieliśmy wpisane w budżet. Znaczy mogliśmy zadłużyć, a nie zadłużymy dzięki temu województwa o te 60 milionów kolejnych, czyli zaoszczędzimy, czyli pokażemy, że można z wpływów tych rzekomo do budżetu samorządów wpływających zaniżonych można mieć wyższe niż do tej pory były. Ja wiem, ktoś powie, że my mamy CIT i ten na tym CIT-cie jakby jest lepiej niż na podatku z PIT-u, który jest jakby słabszym i który tutaj rzeczywiście trochę jest niższy niż do tej pory był. No i gminy, które głównie na tym bazują, mogą od tej strony narzekać, ale to jest sytuacja jakby no niestety taka, którą mają wszyscy tutaj i jakby trudno obwiniać rząd za to, że wpływy z PIT-u są mniejsze. No można doszukiwać się także pewnych zwolnień podatkowych, które nastąpiły, które obarczają, ale wyliczanie tego i pokazywanie, że to z tego tytułu ktoś uzyskał mniej, uzyska środków, a więcej. My, proszę pamiętać, że tam jest cały system zabezpieczeń też przyjęty przez rząd. Wyrównań, który jest przygotowany, który też już będzie funkcjonował w przyszłym roku. No więc naprawdę samorządy z Polskiego Ładu skorzystały w sposób niebywały. Ja jestem wielkim tutaj no, człowiekiem, który po prostu w wielki sposób niesłychany pragnie podziękować i powiedzieć, że takich programów więcej samorządy potrzebują tego typu bezpośredniego wsparcia, bo tam jeszcze pojawiają się jakieś takie dziwne kwestie, że na wkład własny nie będą mieli, dostają na to, nie będą na wkład własny, bo muszą obniżać. No to przecież wszystko też jest pokazane, też są przygotowane projekty rządowe, które będą to wyrównywać. Także naprawdę ten płacz, który dzisiaj słyszymy, ja traktuję to jako płacz polityczny, jako płacz tych włodarzy, którzy bardziej patrzą przez pryzmat swoich politycznych sympatia, aniżeli przez pryzmat interesu mieszkańców. Pieniądze są, ale liczba mieszkańców w naszym regionie niestety maleje. Dotyczy to głównie Łodzi, ale nie tylko takich miast jak Piotrków, Bełchatów, Tomaszów. No, wynika to chociażby z tego, że rzeczywiście liczba mieszkańców naszego kraju nawet jest nieco niższa. Poza tym ludzie często wyjeżdżają. Co zrobić, aby młodzież przede wszystkim została u nas? Oczywiście to, o czym pan redaktor wspomina, to jest problem bardzo szeroki, dotyczy, powiedziałbym, no, całej Europy, Polski, no, a w tym, skoro województwo łódzkie znajduje się zarówno w Europie, jak i w Polsce, no to siłą rzeczy nie jest wyspą na tym morzu, tak? No wiadomo, że podobne problemy ma jak pozostali.
I pytanie, co zrobić, żeby te problemy niwelować, co zrobić, żeby... No mamy, przygotowujemy szereg programów, szereg działań, którymi będziemy starali się dotrzeć do ludzi młodych, dając im możliwości rozwojowe w naszym województwie, takie, żeby no przynajmniej nam nie wyjeżdżali do innych województw, bo to, że się zmniejsza ilość mieszkańców, to jest jakby rzecz, która zupełnie jest poza nami, prawda? Natomiast to, żebyśmy no nie oddawali na rzecz innych województw naszych mieszkańców, to o to możemy zabiegać, o to możemy walczyć i to myślę, że będziemy starali się uczynić. Jesteśmy na forum, więc o tym CIT-cie mówiliśmy, czyli przedsiębiorcy, jeśli chodzi o pandemię, w naszym regionie dali sobie radę. Znaczy jestem zdecydowanie przekonany, że dali sobie radę. CIT mamy zdecydowanie większy niż ten zakładany na początku roku, a który nas też podejrzewano, że jest zawyżony w jakimś sensie. Zdecydowanie tak, daliśmy sobie radę. Koła zamachowe, które zostały stworzone przez rząd, pozwoliły na to, żeby ta pomoc, która poszła do przedsiębiorców, dała im no, utrzymać się na powierzchni przez ten najgorszy okres, a potem ruszyć bardzo dynamicznie po tym okresie najgorszego dołka, jaki rzeczywiście był przez kilka miesięcy. Myśmy też ten dołek wyraźnie odczuli. W pewnym momencie było tąpnięcie i to trwało gdzieś parę miesięcy, prawda? Natomiast to było mimo wszystko minimalne tąpnięcie, natomiast potem było bardzo szybkim krokiem, żeśmy odzyskali te stracone dochody, a wręcz żeśmy je powiększyli o wiele, wiele złotówek. Także myślę, że i miejsca pracy, jeżeli patrzymy na bezrobocie, które praktycznie no, wcale nie wzrosło w tym czasie, to wszystko pokazuje, że przedsiębiorcy w naszym regionie sobie znakomicie poradzili. A myślę, że mówię, jakąś jednak zasługą też jest pomoc i rządu i nasze wsparcie, które ze środków europejskich żeśmy kierowali do samorządów, poprzez samorządy do przedsiębiorców, bo przecież tak to było zaprojektowane. No więc wydaje się, że jest dobrze, pod tym względem naprawdę jest... Znowuż można narzekać, znowuż można mówić, że tam, nie wiem, zawyżony jakiś, no, w związku z tym, że jakaś że jest drożyzna, to te wpływy są większe z CIT-u. No, takie głosy też słyszałem niedawno. No, zawsze można narzekać, zawsze można coś znaleźć na nie. No, my patrzymy przez ten pryzmat, mamy wyraźnie liczbę zarówno po stronie pracodawców, liczby, które wskazują, że nie ma żadnego zastoju, że nie ma żadnego upadku w tym momencie w województwie, ale co ważniejsze, też nie mamy po stronie pracowników, prawda? No bo oni też wyraźnie w tej chwili już no nie ma odczucia zagrożenia, że jakiegoś wielkiego bezrobocia, które rzekomo straszone nam, że będzie, no nie ma. Jest w tym momencie, gdybyśmy tak dalej mogli utrzymać tę dynamikę działań, to byłoby to bardzo dobrze, byłoby to dobrze dla województwa, dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, do widzenia.